Cześć, to znowu ja, Sylwia Leszka. Dzisiaj ja i moja przyjaciółka Zdzisław opowiemy Wam o rusycyzmach. U nas jedna miłość, jedna tylko żyć, a może być zabudzie się i zbierze. Tak nachuj. Nie, moi drodzy, to nie są rusycyzmy. To też nie są rusycyzmy. Ani to. To również nie są rusycyzmy. Rusycyzmy to zapożyczenia z języka rosyjskiego. Ach, bo pożyczyliśmy sobie co nieco od Rosjan. No ale pewnie nie musielibyśmy tego robić, gdyby nie ich przedłużająca się wizyta podczas zaborów i w okresie powojennym. No dobrze, ale można zapytać, co z tego, że używamy takich wyrazów jak czajnik, sojusz, sojusznik, kołchos, nachalny? No nic. Nic, ponieważ Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego mówi, że tradycyjne zapożyczenia leksykalne są traktowane neutralnie, czyli możesz powiedzieć, że nalejesz wodę do czajnika. W takim razie po co się męczę i nagrywam ten program? Ano po to, ponieważ w tym samym słowniku jest napisane, że wszelkie kalki semantyczne, słowotwórcze, frazeologiczne i składniowe traktowane są negatywnie, ponieważ zakłócają system języka polskiego i powodują zniekształcenie polszczyzny. A zatem, jeśli nie chcesz popełniać błędów językowych i prowadzić do zniekształcenia naszego ojczystego języka, po pierwsze, nie powiesz, że zapisujesz coś z wielkiej bądź dużej litery, bo cokolwiek będziesz pisał, możesz zrobić to wyłącznie małą lub dużą literą oczywiście. Po drugie, powiesz, że zrobiłeś coś drugi raz z rzędu, moi mili, nigdy nie pod rząd. Tri. Nie będziesz plutuł, że wynik Twojego działania matematycznego jest prawidłowy. On może być poprawny, właściwy, ale nieprawidłowy. Po czwarte, nie powiesz, że Twoim wiodącym przedmiotem w szkole jest kanapka. Możesz za to powiedzieć, że głównym lub najważniejszym jest na przykład matematyka. Uwaga, powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek. Kanapka. Nie powiesz też, że rzecz w tym, by zjeść ciastko i je mieć. Za to powiesz, że chodzi o to, by je mieć i zjeść. Na razie nie wiadomo, jak długo będziemy nagrywać program Nie ma mowy. Na razie, nie póki co. Pamiętaj, że ja nie reprezentuję sobą tetki. Ja po prostu reprezentuję tetkę. Można wziąć się do czegoś, do nagrania tego programu. Nie za coś, do czegoś. Pamiętaj też, że ty nie udzielasz nikomu pomocy. Ty, bydlaku, nie udzielasz. Ty ją okazujesz. Poza tym lubię operatorów kamer, którzy ze mną współpracują. Z wyjątkiem Krzysia i Bartka. Z wyjątkiem, nie za wyjątkiem. A jeśli Wy lubicie program Nie ma mowy, zajrzyjcie na facebookowego fanpage'a i napiszcie, czy Wam się ten odcinek podobał. Do zobaczenia za tydzień. Pożegnaj się z widzami, kochana. Pożegnaj. Dzisiejszy odcinek został nagrany w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Zajrzyj na fanpage'a programu Nie ma mowy i napisz, jakie zagwozdki językowe powinnam wyjaśnić w jednym z odcinków. Do zobaczenia za tydzień.